tutaj takie wsparcie, to jest wsparcie uczniów najzdolniejszych naszej szkoły. Mamy sporo takich uczniów i to jest taka idea, która ma poszerzyć ich wiedzę o literaturę bardziej taką anglojęzyczną z takich uczelni jak Oxford, Cambridge, nie? W tą stronę chcemy iść. Zaczynamy dopiero pokazywać tą drogę naszym uczniom. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Już żeśmy takie kroki podjęli, no i ewentualnie takie wsparcie liczę, że... znaczy i w ogóle jest zainteresowanie młodzieży tym tematem. Od właściwie wielu lat z naszej szkoły uczniowie też studiują za granicą Polski, także to są co prawda pojedyncze osoby, ale co roku ktoś jest Anglia, Niemcy, prawda, tam no, różne państwa są. Także w imieniu członków naszego klubu proszę. Bardzo dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję, dziękuję imprezie, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy się przyczynili do tego jakże owocnego gestu i na pewno spożytkujemy te środki właściwie. To będzie doposażenie biblioteki w ten najnowsze, powiedzmy sobie, zbiory anglojęzyczne. W tą stronę idziemy. Dziękujemy. Panie dyrektorze, w ręku trzyma Pan czek wartości 2000 zł. Zarząd Rotary Klubia Podlaska ten czek przekazuje dzisiaj na Pana ręce. A na rzecz szkoły, jak szkoła zamierza z tego czeku skorzystać? Szkoła zamierza doposażyć bibliotekę szkolną o zbiory anglojęzyczne do wykorzystania przez najzdolniejszą młodzież naszej szkoły. Rozumiem, czy to jest odpowiedź szkoły poprzez te pieniążki, poprzez pomoc Rotary Club, tym najzdolniejszym uczniom, którzy właśnie ten język angielski i w poszukiwanie informacji specjalistycznych w języku angielskim przodują i którzy szukają takich informacji. Jak najbardziej. Wychodzimy naprzeciw takim oczekiwaniom właśnie uczniów tych najzdolniejszych, którzy sięgną po wiedzę właśnie w języku angielskim, po fachową wiedzę. Dużo jest takich uczniów, szukają takich rzeczy. Ma Pan takie sygnały ze swojej szkoły, że są już tacy uczniowie wyspecjalizowani, że to bym tak powiedział? Jak najbardziej. Mamy sporo uczniów bardzo zdolnych, z dużymi ambicjami i z predyspozycjami i to jest wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom. Wspomniał Pan również o tym, że te zbiory i ta literatura obcojęzyczna, literatura angielskojęzyczna będzie poszukiwana w bardzo prestiżowych uczelniach. Między innymi padły nazwy Oxford i Cambridge. Jak najbardziej, ponieważ niektórzy nasi absolwenci studiują na tych uczelniach i być może tą drogą pójdą inni. Jak szkoła dodatkowo jeszcze w tym momencie wychodzi naprzeciw uczniom? Też w kuluarach padały uwagi słuszne, o tym, że szkoła powraca do dawnych, sprawdzonych metod, między innymi zapraszanie na zajęcia z uczniami naukowców, profesorów, doktorów. To też dobry kierunek? Jak najbardziej tak. Podpisaliśmy umowy z kilkoma znaczącymi uczelniami i wspierają nas. Właśnie można już powiedzieć, że w codziennej edukacji, nawet dzisiaj byli przedstawiciele kilku uczelni w szkole, były targi edukacyjne. Jest sporo wykładowców z UMCS-u, współpracujemy z KUL-em, z SGH, niebawem będziemy współpracować z akademiami medycznymi. Także rozwijamy różne możliwości naszych uczniów poprzez wsparcie naukowe naszej szkoły. Drodzy Państwo, dzisiaj 2000 zł w czeku przekazane Liceum imienia Kraszewskiego. Może powiedzmy widzom, skąd te pieniądze w ogóle się wzięły? 2000 zł zebraliśmy podczas dobrowolnych datków na Centrum Dialogu. Centrum Dialogu jest to nasza sztandarowa impreza naszego klubu bielskiego. Dlaczego akurat Kraszewski tym razem ten czek otrzymał? O, trudne pytanie. Zacznę od początku. Tak. Najstarsza szkoła w mieście. Ja jestem absolwentem i wielu naszych członków jest absolwentami tegoż liceum. Sylwii córka również jest absolwentką Kraszewskiego. Chcielibyśmy, żeby szkoła odzyskała jakby dawny splendor, dawną świetność. No i chyba dlatego w dużej mierze. Myślę, że sentymenty tak naprawdę. Pani prezydent, Kraszewski, kaczki to dla wspólnego świata, kogo tam jeszcze mamy? Świetlice, grono osób i instytucji, którym pomagacie, rośnie. Apetyt rośnie też również w miarę jedzenia. Również domyślam się, że kolejne instytucje zgłaszają się o pomoc. Mamy też kolejne pomysły na nasze dalsze inicjatywy, także rozważamy tutaj
propozycje i właśnie ludzi, którzy się do nas, organizacje, które się do nas zgłaszają. I mam nadzieję, że nasze imprezy będą rosły w siłę i przynosiły dużo dobrego. Niedawno mieliśmy okazję zapoznać się z nieznanym nam do tej pory stowarzyszeniem 21 dla Przyjaciół, które również oferuje swoją pomoc potrzebującym dzieciom. Bardzo nam się to spodobało. Cieszymy się, że jest nas więcej takich, którzy chcą coś od siebie zrobić dobrego.